Cześć, witajcie, z tej strony Rafał, a to kanał eFishing Team. Tak jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy pierwszy odcinek, w którym omówimy nasze kowrotki spinningowe, które mamy w naszej ofercie i u nas w sprzedaży. Zaczniemy od opcji bardzo mocno budżetowych, czyli w naszym przypadku to są trzy modele kowrotków spinningowo-uniwersalne. Sweepfire, najniższa półka, środkowa Crossfire, no i można powiedzieć, że taka troszeczkę lepsza półka Laguna. Skupimy się tylko na jednej, może ewentualnie dwóch cechach, które te kowrotki jakby między sobą albo na tle konkurencji się odróżniają. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy od najniższej półki, czyli Sweepfire'a. To jest najniższy model w dive'ie, przynajmniej na tą chwilę jaki jest. W przypadku tego przedziału cenowego, jeżeli chodzi o tego Sweepfire'a, to na pewno są takie trzy rzeczy na plus. Dive'a postarała się o płynność pracy i ona w tym kowrotku istnieje oczywiście. Na tle innych budżetowych kowrotków wypada on na pewno zdecydowanie lepiej, ale jest jeden mankament, który może przeszkadzać wielu wędkarzom. Chodzi o, można powiedzieć, łożysko oporowe. W przypadku tego kowrotka nie ma płynności łożyska oporowego, czyli hamowania do tyłu. W dobrych kowrotkach zatrzymuje się w każdym punkcie, nazwijmy to jakby tarczy zegarowej, w naszym obrocie korbką. Tutaj tego nie mamy, czyli po każdym powrocie czujemy, że kowrotek o takie 5 mm wraca do tyłu. Może to być trochę frustrujące. W przypadku spinningowania jest to trochę mało fajna sprawa. W przypadku łowienia stacjonarnego myślę, że to nie odgrywa żadnej roli. Tak naprawdę, jeżeli mamy spojrzeć na to z perspektywy jego wyróżnienia się jakimkolwiek, to nie wyróżnia się niczym, ewentualnie można powiedzieć, że ceną i tą płynnością pracy. Wybór tego kowrotka mógłby być ewentualnie dedykowany dla bardzo mocno początkujących wędkarzy, jakiegoś, można powiedzieć, młodego adepta sztuki, którego chcemy gdzieś tam czegoś nauczyć i nie szkoda nam, że się coś wydarzy ewentualnie fizycznego z tym kowrotkiem. Drugim modelem, który mamy w sprzedaży, który jest jakby delikatnie droższy i na pewno półkę wyższy i myślę, że zdecydowanie lepszy jakościowo, to jest model Crossfire. Jeżeli chodzi o Crossfire'a, to tutaj na pewno są dwie cechy, które można powiedzieć, że się wyróżnia od poprzednika, albo raczej może nawet nie od poprzednika, co modelu niżej. Już jest LT, czyli Light Touch, mniejszy korpus w stosunku do szpuli, która już, co jest najfajniejsze, jest lockcastowa, czyli zdecydowanie płynniejsze dalsze rzuty, czy to żyłką, czy plecionką. Płynna praca, która oczywiście w tym kowrotku również była, ale tu zdecydowanie jest bardziej aksamitniejsza. No, chyba nawet podciągniemy nawet trzeci plus, to, że mamy łożysko oporowe i w każdym momencie korbka się zatrzymuje, co akurat do spinningu jest bardzo fajne. Już zastosowano technologię Deep Gear, która po prostu powoduje, że to, co wcześniej powiedziałem, pracuje aksamitnie i to, co cechuje bardzo mocno kołowrotki dive'a. Jeżeli mamy ocenić cenę w stosunku co do jakości, jak najbardziej. W sumie nie płacimy dużo więcej od Crossfire'a, ale za to mamy trzy jakby takie cechy, które się wyróżniają, gdzie w moim przypadku ja spokojnie mógłbym sobie wziąć ten kowrotek i nim wędkować. Jest ok. Trzecia półka, którą mamy w tym przypadku z tej budżetowej naszej półki, to jest Laguna. Laguna, można powiedzieć, jest kowrotkiem, który może nie jest ich flagowym modelem, ale na pewno jednym z bardziej rozpoznawalnych. Co jest najważniejsze? Przede wszystkim tak, jest to LT, to żeśmy mieli w przypadku Crossfire'a. Druga rzecz, która jest na pewno bardzo, bardzo ważna, to w przypadku tego również występuje szpula longcastowa, czyli te rzuty są dużo lepsze. Mam okazję testować i użytkować Lagunę LT 2000, która jakby była mi potrzebna do takich wypadów na szybkie łowienie, czyli olza, jakieś tam strągi, klenie, a nie wykosztowywać się jakoś bardzo mocno, a mieć jakąś kulturę, taką fajniejszą kulturę pracy. Jeszcze jedna cecha ważna, jeżeli chodzi o Lagunę, na tle naszej budżetowej półki, to, że jako jedyna i pierwsza w swojej rodzinie ma trzy łożyska. Jeżeli chodzi o wybór kolorystyki, to o gustach się nie dyskutuje, ale moim zdaniem najlepszy z tych modeli jest model środkowy, jeżeli chodzi o naszą Lagunę. Na pewno trochę się sugeruje tym, że po prostu dużo lepiej pracuje, dużo lepiej chodzi, ale sam design jest na pewno dużo fajniejszy niż w przypadku dwóch pozostałych modeli. Reasumując naszą półkę, na pewno można powiedzieć jedną bardzo fajną sprawę, to, że co byśmy nie wybrali, to pośrednio będziemy w jakimś stopniu zadowoleni. Ale na pewno zdecydowanie najlepszym wyborem jest w tym przypadku Laguna. Cecha wspólna, która łączy te kołowrotki, to jest jeszcze to, że żaden z nich nie posiada zwalniania biegu wstecznego. Wszystkie po prostu są na automatycznej blokadzie, więc nie ma możliwości w żaden sposób cofania korbką do tyłu.
Kończąc naszą prezentację, na pewno standardowo proszę Was o łapkę w górę bądź łapkę w dół. Udostępnijcie, jeżeli możecie, gdziekolwiek ten materiał. Dzwoneczek, subskrypcja standardowo. No i co? Do następnego. Dzięki. Cześć.